Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj mamy sobotę i pogoda jest chyba nawet gorsza niż angielska, bo jest ciemno i ponuro. I z okazji tego dzisiaj idziemy nad jezioro. Tak? Idziemy nad jeziorko? No, dzisiaj ledwo żeśmy się zwlekli z biurka. Jesteśmy cali połamani, marzymy już o naszym łóżeczku. Nie? No. Nie ma to jak swoje biurko. No. Dzisiaj przyjeżdżają dziadkowie, drudzy, z Bydgoszczy do mnie, tak? Przyjeżdżają do mnie. I wybieramy się wszyscy na grilla, będziemy grillować. A ja proszę bardzo, jestem w jednym piżamka, piękna, mamowy szlafroczek i mój nowoczesny zestaw obuwniczy. Tak, jeżeli by ktoś pytał, to Tesco i TK Maxx. Gdzieś? Kapcia nie mogę znaleźć nigdzie. Drugiego. Zobacz, jaki ładny mam zestaw obuwniczy. No nie, muszę schylić, nie mogę, bo mnie plecy bolą. No, bez kitu, słuchajcie, ja dzisiaj nie mogłam wstać. Do małego z łóżeczka go wyciągnąć. A ty co? A ty co? A ja mleko, nauczyłem się już iść z butelki. Tutaj nikogo nie ma, jest ciemno. Ciemno, zobaczcie, jak jest ciemno. Jest godzina 9 rano, a jest ciemno jak duszy. No, jesteśmy na dole, znaczy schodzimy. Gdzie tutaj ktoś jest? Aha, proszę bardzo. Proszę bardzo, co tu się uprawia? Proszę bardzo. Co oni robią od rana? No co oni robią od rana? Surprise! Czekaj. A Kai jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się mówi? No dzień dobry się mówi. Dzień dobry. Dzień A dobry. czekaj. Na górze. Z tatusiem. I teraz mleczko. O, zobaczcie, tutaj wczoraj byliśmy na działce i mama narobiła, nie wiem co mama narobiła, jakieś takie zamieszanie. Zrywaliśmy aronię i maliny. Mama narobiła soczki. Patrzcie. Dzień dobry. Jest i Paweł. Dzień dobry. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. No. Z rana. Z rana, no. Ja bym wziął. Te dwa ja bym wziął. I to. Tak? To tego ja nie kupię. Ale Paweł, ja ci to na razie proszę, żebyś ostrzył noże i zawsze mówisz, że nie ma na strzałki. Dobra, tu naklejać na to? Masz na to, nie? Nie, się, nie kupię za 34 strzałki. To ja ci dam 4,90. Które nie będę o, używał. Mamy, to tak? Ja będę ostrzyć, bo już u nas kolega przed, no, ostrzył ochotnik. To ja. Wziął nasze noże razem z nim, zresztą poszli na ulicę. Ale Asiu dobrze się ostrzy ochotnik też. Bo kamień dobrze się ostrzy. Proszę cię, wiesz co? I, a teraz nie ma żadnej strzałki. Ja mam ostrzałki w domu, ale mam tępe noże, prawda Wojciechu? Nie się ma. Dobra, mamy w domu, ale tępe noże też mamy, nie? Ostrzałki. No ale to 12, a to 34. Dopłacę ci resztę. Weź, Misia. No fajne, no, fajne. Fajne. To są dobre te noże. No właśnie, o to chodzi, żeby dobry był, bo kupiliśmy kiedyś, no i została rączka mi w ręku, w rączce. A nóż sobie leżą na stole. Mówię, Wojtek, co ty za nóż kupiłeś? Ale kto, Wojtek, kto go jak, używał? Byle jaki był nóż, mówię ci szczerze. Byle jaki, byle co kupiłeś. Ty jak twoje rączki weźmiesz, to wszystko chytry byłeś. W rękach. On był chytry i on nie chciał więcej wydać. I kupię, mówię, kupię jej byle, co? Niech się cieszy, bo ja mówię, zawsze dobry nóż w domu musi być. Ci mówię, Aga. A tutaj śpi maluszek i przez niego nie możemy zebrać się na jeziorko, bo musimy poczekać, aż się obudzi. Normalnie. A tutaj widzieliśmy właśnie rodziców Rafała. Ciastka pyszne. Nowi. Polecam pyszne ciastka, bo zaraz będzie denko. Ale ten pies, zaraz będzie denko. Nawet ciasteczek nie chce jeść. Twój też jest dobrze, on lubi orzechy jeść. To jest pierun, no. Pokazuję twoje parasole. Tam, ale z przodu chyba, ładnie. Nie, oni są. Już poszli? Pojechali. Nie, no przecież mieli. Udało mi się. Ale co, tak sami? Nie, no Rafał chodził tamtą stroną. Tamtą? No. A to zobacz, pojechali? A tu staliśmy. No to i zobacz. No właśnie, gdzie Paweł? Jak nie, to nie wrócą. Ja nie wiem, czy oni wiedzieli, że Wojtek jedzie. A ja nie wiem, no, czy wiedzieli. Mówili, że Wojtek... Mam nagrane. No. Wiesz, no. A ty nagrywasz? Tak cały czas.
A idź. Będziecie w telewizji. Ale, a idź, a musisz cały czas. Ty, ja nie widziałam, że... Cała dyskusja o nożach. Mam. Ja w tym sztofropie. O, weź. Ciastkami. Ciastkami. I z kotkiem. Z kotem, jest tak, taka stara panna. Ale ty, naprawdę. Jest taka stara panna. Co, strany. I zobacz mój parasol. No już pokazałam jeden parasol. Drugi, ładniejszy. Dzień dobry. Cześć. Pokaż głowę. Co ty masz na tej głowie? Farby do włosów. Czarny jak mama. Czarny jak mama. Ja mam jeden cifrek. Mama jest naprawdę blondynką. Nie zdradzaj sekretów. A czemu mam nie tego właśnie? Siara, siara jesteśmy normalnie. Dwa cyganie zapakowane po zęby. I druga reorganizacja. Bo mały płacze, nie może siedzieć sam. Kuku! Kuku! Mamy dwa koty, psa, mnóstwo ludzi, mnóstwo wszystkiego. Mama siedzi na pościelach, trzyma kota, a między nogami ma psa. Tak. Czy my dojedziemy? To już jest nasz drugi stop, bo tutaj najpierw musieliśmy wyjąć karę, bo tu jest jeszcze kosiarka z tyłu. I śmierdzi benzyną. Ojejku, jejku, jaki cyrk! Cyrk taki! No słuchajcie, dojedziemy dzisiaj, czy nie mieliśmy wyjazd zrobić o 9? Mamy godzinę 9:03. Czy nam się uda dzisiaj dojechać? Zobaczymy. Zobaczymy. Uda nam się dojechać dzisiaj? Myślę, że tak. O 9 wyjazd miał być, nie? No. Ale już jesteśmy w drodze. Tak, już jesteśmy w drodze, nie wyjechaliśmy jeszcze z Elbląga. Jak widzicie, dalej mamy tutaj Elbląg i tutaj tą naszą wieżę Mikołaja. Nie widać, drzewa zasłaniają. Misiurku! Dobra, my się pakujemy i postaramy się dojechać nad jezioro. Co wy z tym sądzi, będziecie? I udało się zapakować. Wczoraj to piwo, to miała sobie wypić, bo miała sprzątać samochód, ale... Kawa nosy luźno, bez worka, bez niczego. Strzeliła wocha i nie przyszła do garażu, musiała je sam sprzątać. To kijowo poszło. Działaś? Lepiej się jeździ Toyotą niż Mercedesem. No. No. I jesteśmy, słuchajcie, nad jeziorem. Zobaczcie. Zarosło. Chłopaki będą kosić. Babcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy nad jeziorem. Jesteśmy nad jeziorem. Trzeba to będzie ucywilizować, dziebko. Ucywilizować. Jasne, znaczy na tylko koszmar będzie się tam gulować czy coś, nie? Znaczy najpierw wszystko poprzenosimy. No, a pójdę trzy kajtami, poprzenosimy. No, zobacz kajka. Fajnie, a tu są maliny, ale maliny chyba zdechły. O, jest kilka malinek, widzę. Gdzie kajutek? To jest samochód na niebieskie drogi. Gdzie kajutek? Gdzie kajutek? Trochę jesteś mały dzikusek, ale to nic. Musisz się socjalizować trochę. Tak. Socjalizuj. Będziesz socjalizował na działce. Będziesz na działce socjalizował. Co tam? Myszy są? Nie. Nie ma. Nie ma na naszym pokoju. Bo no to dobrze. Razem śpimy. No, a zaniosłeś już wszystkie swoje rzeczy tam? Jeszcze nie. No to dawaj. Mama. A, ja co? Tu... Asia. Wiesz co? To jest wasz salon większy od mojego pokoju. No proszę ci, bo zaniosłem. Ale na krótko. Proszę bardzo, oto. Przez całe jedzonko mamy tutaj, leży sobie na środku, a panowie zadbali o to, żeby się chłodziło. Reszta jest nieważna. Reszta jest po prostu nieważna. No. Na razie to nie Ale właśnie to było. Ale dobra, to jest to film. Ale co zostawiam jak jest? Bo ktoś takiego zrobił. Ale nie pikaj, nie mogę. Stop. O! Poszło. Szosz czosnkowy może być nawet bardzo ostry.
No uśmiechnij się ładnie. Uśmiechnij się. Gdzie ty jesteś, kajutku? Tak, Robcie, ty byś chciał się kąpać? Tak. Ale woda będzie zimna. Jutko. Dzień dobry. Witam państwa. Ja chciałem tylko zjeść. Tak. Nic innego. Zjeść piwo, whisky, wódkę. Tu chyba się nie da. Czego? A czego szukasz? Bo ja tu robiłam porządki. O, tego. A czy... Sosu, tak? Balsamicznego. Do karkówki. Do karkówki, tak, oczywiście. Boziu, zawału można dostać. Zobaczcie, co tu jest. Widzicie, jakie to jest wielkie? To mi przed chwilą skoczyło. O Jezus Maria. Pierdzielam. Przez pod spierdzielam. I idę. Bo zimno jest, wiecie, co wam powiem? Co za lato. Cholernie zimno. Jak ja w ogóle pięknie wyglądam. Nie szkodzi. Jesteśmy nad jeziorem. Można wyglądać jeziornie. Dobra, teraz nie będę do was gadać, bo tu są wędkarze. Ludzie patrzą na mnie jak na wariata z tą kamerą, ale no cóż. Takie życie, prawda? No ciężko jest być gwiazdą, ciężko. Dobra. Kogoś tam widzę. Pomóżcie. Zobaczcie, tak wygląda jeziorko. Nie jest zbyt dużo, tam się jeszcze ciągnie teraz. Nic nie widać. Ktoś tam pływa, to na pewno nasi, bo mama to jest mors, a w tle słychać muzykę disco trzaski, bo tutaj zawsze wieczorem jest taka chamska wiejska potańcówka. Będziemy pewnie dzisiaj tańcować, a co? O, widzimy dziadków jednych na pomoście, tam Paweł. Gdzie ty pływasz? Nie. Ja nie wejdę, w życiu bym nie wyszła. Ślicznie. I to morsy? No, morsy. No nie, zobaczcie, no dalej, bo się zmarznie. Przepraszam, pod prysznicem stoisz? Czy publicznie? We zbiorniku wodnym. Akwenie. Ale zimna woda jest. O nie, morsy, no. Na pewno, a tutaj właśnie jest słychać już imprezę. No jeszcze właśnie mówię do Wojtka, zobacz, tam tańczą. Mówię. No. Mówię, tutaj impreza będzie, tak? On się nie boi wody. On będzie pływał, dobrze będzie pływał. On już pływa. Ale naprawdę widzę, że w ogóle nie ma strachu. On tutaj ja przecież cały ciąże chodziłam z nim na basen. Tak? Myśmy dwa razy w tygodniu. W szkole nie chodzą. Ale, w szkole ma ale basen, ty wciąż za ja Skajem? Skajem jak byłam. I ty pływałaś też? Do 9 miesiąca. A ty też pływałaś? Do 9 miesiąca dwa razy w tygodniu byliśmy, aż już potem nie mogłam się ruszyć. Ale no byliśmy prawie dwa razy w tygodniu, no bo on lubił chodzić na basen. I ty też pływałaś? Jeździłam po niego do szkoły, ciuchy na basen do plecaka. Jego ze szkoły. Od razu na basen. Ale fajnie. Dwie godzinki mi to na okresu pomagało. Zobacz, on normalnie pływa. Ale powiem ci fajnie. W domku 27 stopni. Ile? 27. To ciepło. No. No dawaj. Przede mną. O nie. Dawaj. Zrobić to? Zrobić to. 3, 4. Super. Brawo. Doręczniczka. Słuchajcie, jest godzina 20. Zobaczcie, a oni się kąpią. 20. Dobra, wracamy do domku i będziemy robić grilla i pić. No Boże, co robić? Co można robić na Mazurach? Obejdę, o Jezu! Trzeba szybciej było! Ale straciłaś! Trzeba było szybciej! Kamera nie załapała, ale my widzieliśmy! Ale szkoda! Ja widziałem to! Ja mówiłem, proszę nie patrzeć! No to nie patrzyłam, no słuchałam, nie? A ja widziałem! Nie krzycz! Ogień tam też będzie. To dużo rosówek, babciu? No, moik.
Zabezpieczyć nam słoik, proszę. No ale słoik. No, chodź, Artur, idziemy na ten, ale nie mamy. Weź sobie buty i połóż z boku, bo też będzie wszystko ciemko i się przewróci. Idziemy na rosówki. No to dużo rosówek na łapcie, bo to na... Jesteśmy jabłki. Czarne jabłki. Proszę, babcię. Rośnie... Jest twoja babcia. Rośnie zielony. Gdzie sznóż? Gdzie sznóż? Pędrznął. Dobra, ona nie potrzebuje pokrywki. Papa, uważajcie na schody. Świeć babci pod nogi. Kierujemy się na jabłonie. Tylko daleko nie idźcie, ludzie. Jesteś, Pawle, jakiś niewyraźny. Ja? Nie. Bo słabo cię widać. Nie. Bo ja jestem zmartwiony. Co? Czym? Naszymi wynikami na igrzyskach. Niewyraźny jestem. A jakie są? Jestem zmęczony, słabe. Że mi tam nie potrzeba nic. To znaczy? No nie mamy naszego mistrza. A kto jest mistrzem? Niestety przedawkował. Kto został mistrzem? No nie wiem, kto został. Nasz mistrz niestety odpadł. Ale słyszałeś, nie? Że ktoś im coś podrzucił. Ale słyszałeś? Oni się nie przyznają? Jest takie ciemno. Idźcie za głosem muzyki. Tak, ale nie wiadomo, co jest na dużym, ale ja muszę coś grać. Nie ważne, dojdziemy tam, gdzie gra, nie? A gdzie to będzie, ale to... Ale piwo mi wylatywa. To już sobie mówi. Piana. Ja nie chcę nic mówić, ale ja mam kamerę włączoną. Ale jest to. A dalej ty jesteś. Ale dalej mi wylaty na piwo, ja nie wiem, ja mówię, co się dzieje. Wylatywa, jest do mnie. Zobacz. Wylatywa je cały czas. No zobacz, teraz już trochę tak nie. A przedtem tak rosło i mi wylatywało. Nie, że będzie mam. Padło, nie widać, że padło, nie? Nie, ja nie zgubię. Idziemy na imprezę. Idziemy w obuwiu imprezowym. I do tego jeszcze skarpety. Ale tam na terenie nie wolno spożywać przyniesionego piwa. No to trzeba je schować. Co? Za pazuchę. Nie muszę pomarać. Ale nie mam pazuchy. Masz jakąś, ci tam pomiata. Mam nadzieję, że to otwarte, bo inaczej coś nie w malina. Trzeba będzie iść na koło. Otwarte, jest na oścież nawet. Tak. No ale widzisz coś? No czy ty jesteś niepoważna? Na co nie. Myślisz? Ale to wyjdźcieś tak, żeby było widać gdzie. A gdzie ty potem je znajdziesz? No znajdę, gdzie bym tutaj wracać. No dobra, ale gdzie jej położyłaś? Kroków są tej bramy. Ja położę tam bardziej gdzieś w świetle. Nie, to połóż tak gdzie ja. Nie, bo ja nie wiem, gdzie ty położyłaś. Nie znajdziemy. Ale trzeba było nagrać. Co? Trzeba było wszystko nagrać. Potem nagrywa. Byś otworzyła. I byś nagrywała, ale o, proszę, ile widać. No właśnie. Ale zimno się zrobiło. Tak, co? No. Ale słuchaj, a nie wejdzie robak jakiś? Ja mam szklany, to będę widzieć. Nie wejdzie robak, jeżeli postawisz do góry nogami. A łabaj, bo tego nie rozśmieszaj mnie. Dobry. Dzień dobry, kamera. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kamera. My robimy... Śniadanie z grilla. I odpowiedziałam... O godzinie 10:00. Grill. Dzień dobry. A la la. I ognisko. To jest zabójcz. Pokaż buzię. Tak wygląda dziecko na wakacjach. Nie. I dziadek. Dziadek, pokaż buzię. Tak wygląda dziecko. No, tak wygląda dziecko. Kiełbaskę masz jak uśmiech na buzi. No to ma być uśmiech.
Wszyscy żywi. Fajnie, że można tutaj po wczorajszych baletach. Mamo, tak, jak się balety podobały wczoraj? No bardzo. Balety były super. Balety były super, tak. Starszyzna baletowała, a młodsza starszyzna pilnowała ich. Pilnowała. Pilnowała. Nagrywała. Pilnowała ich. Wybieramy się na ryby. Przywieźliśmy pogodę. Od 6 rano? Tak, od 6 rano idziemy na ryby. A już jest 10, tak? A tak. Muszę wam powiedzieć, że Robert przyszedł nas na te ryby obudzić rano, ale mu się nie udało. Słyszałam. Ja go wysłałam, mówię, idź, budź. Dziadek jest, nie, ale nie dziadek jeszcze. Nie, bo on w ogóle rano zszedł i umył sobie głowę. O świcie, Robert, no w łazience. Tak? Tak? Ale jak ty pięknie wyglądasz. Cudownie. Cudownie. Jestem król kubasy. Król kubasy. Na pewno. Skąd wziąłeś takie kolory różne? A ja mam wiedzieć, nie wiem. Zazywam jak stanie, bo ktoś mi ma nie krzycz pas. Tak, misiu. Wyglądasz cudownie. Nie krzycz, nie krzycz. Cudownie. Dziadek, co ty tam mącisz? Ja naprawiam. Chcę się oparzyć. No chyba tak. Dziadek,